Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, jeżeli chcesz wziąć udział w programie, to zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy jest podany w opisie tego odcinka. Można mnie znaleźć również na Facebooku i na Instagramie. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go i również do wspierania naszej pracy na patronite.pl/Sekielski. Albo można nas wspierać bezpośrednio na YouTubie też, wysyłając małe donaty. Cześć z Azji. Dzisiaj cześć, z Azji cześć. Jest moim gościem, z daleka przyjechałeś do mnie. Cześć, cześć. Skąd ty przyjechałeś w ogóle? Z Rabki? Rabka Zdrój. Będziemy o uzależnieniach rozmawiać, natomiast tak. Zaczniemy od czegoś innego, bo uzależnienia to nie jedyny problem, z którym zmierzałeś. No powiem ci, że u mnie takim pierwszym problemem, jaki był, to były wady wrodzone, które zostały wykryte praktycznie zaraz po urodzeniu. Kiedy się urodziłem, a urodziłem się 18 lutego 91 roku, na początku wydawało się, że jest wszystko ok, ale po głębszych badaniach no, wyszło te wady takie jeszcze nie jakieś mocne, ale już mówiące o tym, że no niestety, ale trzeba przetransportować mnie na inny szpital, który bardziej zajmie się mną, bo niestety no, w Rabce nie mieli takich warunków. Przetransportowali mnie do Prokocimia, gdzie tam powychodziły te wady wrodzone, czyli brak przełyku. Gdzieś tam jelita też były problematyczne, też musiałem mieć tam powycinane. I tak się rozpoczęła walka o moje życie. Ta walka toczyła się 13 operacji, które dzięki Bogu udało się zrobić sprawnie, ale wiadomo, że no dużo było później też pracy, poświęcenia czasu mojej matki nad tym, żebym mógł dać radę żyć no i funkcjonować. Jako normalny człowiek. Dlatego też postanowiła po około 2 latach, z tego co pamiętam, wziąć mnie na własną odpowiedzialność do domu. I lekarze z Prokocimia... Czyli te pierwsze lata w ogóle spędziłeś w szpitalu, tak? Tak, tak. Zaraz praktycznie po urodzeniu szpital był moim domem. I powiem szczerze, że pozwolę taką ciekawostkę powiedzieć, że na 5 pacjentów, którzy mieli podobne wady wrodzone jak ja, 2 tylko przeżyło. I 2 miało, no tak jak sam, 2. No ja i też drugi pacjent miał na imię Łukasz. I po prostu, no potem zaczęły też, rozpoczęły się jazdy, konsultacje też do Prokocimia. Ale potem też jeszcze wynikły inne komplikacje zdrowotne, gdzie spędzałem czas w instytucie u nas w Rabce, to jest ośrodek pulmologiczny i byłem pod, że tak powiem, pod rękoma skrzydłami Andrzeja Pogorzelskiego. Pozwolę sobie wymienić, bo to jest, no dla mnie to jest anioł lekarz, który bardzo mi pomógł i też mam problem z lewym płucem, dolnym płatem, który niestety powinien być usunięty, ale żadni lekarze nie chcą się tego podjąć, bo się boją. Jedynie w razie W, czyli, bo też miałem krwioplucie kilkakrotnie. Jakby teraz, nie daj Bóg, się wydarzyło, no to już wtedy, ja już podpisałem zgodę, że w razie W mogą wykonywać ten zabieg. I tak, i moje życie toczyło się w szpitalu. Potem w domu gdzieś moja mama na własną rękę, tak jak mówiłem, opiekowała się mną, ile dała rady, bo jest pielęgniarką z zawodu, czyli też dlatego jej zezwolono mnie wziąć. I potem starała się razem z tatą, prawda, jakoś mnie wychować na człowieka, który sobie da radę. I przyszedł okres szkolny, no nie, przedszkole. Już tam się zaczęły problemy. Problemy zaczęły się takie, że no, dzieciaki mnie nie akceptowały za bardzo, prawda. To był jakiś taki bardziej wątły, tak? Tak, no byłem, no wyróżniałem się od innych, no nie. Byłem dużo szczuplejszy. Te moje, że tak powiem, odstające uszy, które bardzo się rzucały w oczy i ogólnie mój wygląd na tamten czas no, dużo mówił do życzenia, można tak powiedzieć. Powiem,
będę się wyrażał w tamtym czasie, no nie? A wiadomo, jakie są dzieci. Dzieci są bardzo szczere, nie wiedzą o tym, że robią krzywdę. I okrutne czasy niestety. Dokładnie. I zdarzało się bardzo często, że gdzieś tam wyśmiewany byłem, obrażany, prawda? Przez to też przez cały okres przedszkola miałem 6 razy wymieniane okulary, no nie? Bo na swój sposób wybuchałem, no nie? Próbowałem się bronić, czyli no były te jakieś bójki, jakieś tam kłótnie, sprzeczki, skargi, że tam robiłem przeróżne też rzeczy, bo tak się broniłem, to był mój odruch obronny, prawda? Ale później przyszedł okres też szkolny kolejny i również też nie było lekko, bo po przedszkolu była podstawówka, więcej dzieciaków, więcej okazji było do kpin, do drwin. Też nie byłem orłem i powiem szczerze, że no niestety dzięki Bogu, dzięki mojej matce, rodzicom zdałem, z klasy do klasy przechodziłem normalnie, ale miałem kłopoty, prawda? Też często moja mama była wzywana do szkoły, no bo miałem problemy ze skupieniem się. No, okres szpitalny dużo miał wpływ na to. Powiem szczerze, że ja w wieku tam, nie miałem może 3-4 lata, ja się uczyłem podstawowych rzeczy takich, nie wiem, co to jest łyżka, widelec. Ja karmiony byłem sondą przez bardzo długi czas. I dopiero później gdzieś zacząłem jeść samodzielnie. I potem niestety przyszedł okres gimnazjum. Niestety, nie, czemu niestety, bo wtedy rozpoczęła się przygoda z alkoholem, no nie? Nie bałeś się w ogóle alkoholu, wiedząc, że masz kłopoty ze zdrowiem? Nie bałem się, bo alkohol pomógł mi stać się tym, kim chciałem. Tak, jak zawsze później mamie wypominałem, żeby mi dała spokój, bo ja chcę żyć jak inni, prawda? I w wieku 13 lat, już miałem 13 lat, jak się pierwszy raz upiłem, ale spożycie tego alkoholu dało mi to, że w końcu zacząłem być traktowany, tak mi się wydawało, na równi z innymi. No nie? Przez tych rówieśników swoich. Tak. Mhm. W końcu zacząłem być akceptowany, zapraszany na jakieś tam ogniska klasowe, wagary. Wiadomo, zacząłem być tolerowany przez innych, no nie? Chociaż to była iluzja, bo tak naprawdę byłem pośmiewiskiem, bo robiłem siebie debila, no nie? Wiadomo, jak byłem pijany, to przeróżne rzeczy się działy, a jeszcze alkohol... Ale wtedy czułeś, że to jest jakby, że odzyskałeś trochę, kurczę, taką radość życia, tak? Tak, tak, że w końcu mogę sobie pozwolić na rzeczy, które na trzeźwo nie mogłem sobie pozwolić. Na przykład, no bardzo miałem kłopoty z pcią przeciwną, żeby umówić się w ogóle, no nie, na jakąś tam randkę czy spotkanie. No bo moje poczucie wartości było bardzo niskie, no nie? Uważałem, że ja nie zasługuję, że nie mam takich predyspozycji, żeby w ogóle zabiegać o jakieś względy, no nie? Także no walentynki, no to raczej tak dostawałem, tak mi się wydaje, z litości jakiejś tam od koleżanek z bloku, no nie? I alkohol pozwolił mi właśnie przełamać to, ten wstyd, to takie poczucie niskiej wartości i stałem się nagle odważny, stałem się nagle przystojny, nagle uważałem, że kurde, ja mogę góry przenosić, no nie? Tylko, że tak naprawdę właśnie zaczęła się tragedia robić, no nie? Powoli. Wiadomo, że to nie od razu, tylko krok po kroku zacząłem popadać jeszcze bardziej. I zacząłem robić coraz większe krzywdy, no bo jak moi znajomi zaczęli... Krzywdy komu? Sobie? Sobie tak, ale moim bliskim, rodzinie. Przeze mnie dochodziło do kłótni w domu, no nie? Awantury. A też wiadomo, no miałem 13 lat, a pieniądze trzeba mieć, jeżeli chcesz pić. Czyli już gdzieś później zacząłem podkradać z domu pieniądze, no nie? Mam je z portfela, tam jakieś drobne, potem już grubsze pieniądze. Potem już zaczęło dochodzić do tego, że w ogóle bez żadnych skrupułów normalnie podkradałem tam stówkę, dwie, no, czy na przykład mój tata zbierał pieniądze, kolekcjonował rocznikowo tam, no to zabrałem mu, no nie, te pieniądze tam, nie wiem ile mógł mieć, no dużą sumę. I wiem, że bardzo, bardzo, bardzo to przeżył i dla niego to było takie, jak tak może syn robić, no nie. Też jak się odzywałem do niego, bo no też...
też no, czasem były czasy, kiedy tam mój tata też używał tego alkoholu, ale bardziej chciałbym się na sobie skupić. Mhm. I ja zawsze mu to wypominałem, że ja przez niego to robię, no nie? Tak mu wbijałem tą szpilę. I też mojej mamie nieraz potrafiłem powiedzieć, że mogła mnie wyskrobać, no nie? No byłem potem już w ogóle alkohol wziął taką kontrolę nade mną, że ja nie myślałem, co ja mówię, co robię, no nie? Ja robiłem spodnie później, wiadomo, bo plus moje zdrowie, plus dodać alkohol, nie wytrzymywały moje, bo też tam mam problemy z układem fizjologicznym tam no wstyd był nieraz, no nie wiadomo, jak wracałem do domu gdzieś całkiem pobrudzony, oszczany, no dramat, no nie, okulary to już nie mówię, ile tam rozbiłem, czy zgubiłem, czy no dramat i te awantury w domu, które nakręcałem, no nie, pod wpływem alkoholu, bo później na początku jeszcze się bałem. Jakoś tak w domu, nawet jak byłem pijany, to wiadomo, na początku szedłem spać, jakoś jak się udało i cicho byłem. Ale potem ten alkohol już pozwolił mi też, żeby mieć odwagę słowną, a potem czynową, w sensie jakoś tam się bronić ręcznie, jak tam, no wiadomo, bo moja mama też, no jak nie wytrzymywała, no to tam dostałem, prawda? I ja tam jakoś się zawsze próbowałem bronić, uciekałem z domu, no nie, przeróżne rzeczy wyprawiałem, które nie powinny się zdarzyć. Tak samo, no nieraz mnie przyprowadzano na przykład z wagarów, jak już chodziłem do liceum, pijanego, bo wziąłem z domu na przykład, nie zapomnę, mama tam robiła sobie nalewki, takie wiśniówki, wiadomo, aroniówki. Był taki etap, moda na takie, pamiętam, rzeczy. No to żem podebrał parę butelek, no nie, na wagary, bo trzeba się przypodobać, no nie, tam z koleżanką. I że tak się przypodobałem, że się przy nich cały porobiłem, oszczałem i to i tak cud, że mi dziewczyny wzięły do domu. No ale jak mnie wzięły do domu, to z tego niekontrolowania się, zamiast pójść spać, to ja wlazłem do ciepłej wody, no nie do wan. To dobrze, że moja mama, że nie zamknąłem drzwi od toalety i mama mnie wyciągła, no nie, bo bym się utopił, no nie. Także, no alkohol potem to już, ale to i tak nic nie dało. To były początki, no nie, bo to było jeszcze liceum. Że tak powiem, diabelski mój się rozkręcił, kiedy ukończyłem szkołę. To była już wolność. Zacząłem pracować, znalazłem pierwszą pracę od razu, zaraz po szkole. No to ja sobie wtedy teraz ja wam pokażę. Teraz już jestem dorosły, mam 18 lat, ja mogę. No nie, bo to jest moje życie, ja nic złego nie robię. No ale to, że okradałem moich rodziców, bo też nie dawałem na czynsz, bo się nie dokładałem, bo całą wypłatę przepijałem, stawiałem wszystkim. I potem to już tak się stało, że zacząłem taki mieć tryb szwendania się już takiego totalnego i szukania tylko miejsc, gdzie mogę spędzić czas, żeby się napić, no nie? Nawet moje towarzystwo, których grono przyjaciół, jakich miałem, którzy tam próbowali mi pomóc, czy tam spotykałem się, też oni mnie już zaczęli nie interesować. Dla mnie byli nudni, no nie? Dla mnie byli nudni, to do mnie nie dochodziło, żeby z nimi spędzać czas, chwilę z nimi posiedziałem. Nawet jak tam kulturalnie wypiłem z nimi niby tam piwo, ale szedłem później dalej. Ja na jakieś meliny szukałem takich ludzi, którzy wiedziałem, że będzie ten alkohol i nikt mi nie będzie mówił, ile mam pić, kiedy mam wracać do domu i tak dalej, no nie? Ale jeszcze wrócę też do tego właśnie, jak nieraz w domu właśnie robiłem awantury, jak mnie mama nie chciała wypuścić, no nie? No to zacząłem krzesłami rzucać, czy tam, po prostu wtedy w ogóle dostawałem siły, no nie ja. To kto by powiedział, że taki gość, który tam waży 50 kilo i takie rzeczy wyrabiałem, że naprawdę, no nie było ciekawie, no nie. A ty jesteś jedynakiem? Nie, mam dwójkę braci mam. Dwójkę braci i no właśnie, i też te relacje między braćmi były też nadszarpane, no nie. Ja tam z młodszym bratem się awanturami, jego też okradłem przecież. Też mu zabrałem pieniądze, które sobie tam uzbierał na coś i bez skrupułów w ogóle. Dzisiaj to by mi to nie przyszło do głowy, żebym takie rzeczy mógł zrobić. A wtedy to w ogóle, dla mnie to było normalne, bo ja uważałem wtedy,
że ja sobie zadośćuczyniam. Stracone lata, że tą chorobę, to jak tam bywało w domu, te warunki, wiadomo, bo to też mamy. A obwiniałeś za to kogoś, że jesteś chory? Ja Boga na przykład. Jesteś słabszy trochę? No nie, bo jestem osobą wierzącą, pomimo, że do kościoła nie chodzę, ale jakoś tak wierzę, że ktoś coś jest nade mną i zawsze właśnie wyklinałem, no nie, że po co mnie urodził, po co mnie tam stworzył, skoro mnie obarczył takim krzyżem, no nie, skoro nie mogę dojść do pewnych rzeczy, które bym bardzo chciał. No bo to wiadomo, były oczekiwania, wielkie oczekiwania, że już na teraz chciałem to mieć, a nie umiałem poczekać, no nie, nie umiałem, no alkohol całkiem wziął kontrolę nade mną. Nie miałem w ogóle szacunku do rodziców, ja potrafiłem, nieraz, bo później wiadomo, no rodzina się współuzależnia też, no nie. I bardzo, najbardziej to moja mama to przeżywała, no nie, bo no, nie dziwić się, bo spędziła nad łóżkiem w szpitalu lata praktycznie, no nie, w Krakowie, w Prokocimiu. I oddała swoje serducho mi, żebym ja mógł żyć, jakoś funkcjonować. No właśnie, a ja jej taką krzywdę robiłem, no nie? Właśnie do czego zmierzam. Nieraz jak mnie szukała gdzieś na rapce i mnie znalazła, no nie decytował tu, no ale w najbardziej wulgarny sposób potrafiłem jej powiedzieć, żeby mi dała spokój, no nie? No nie potrafiłem ją skląć przy ludziach, że to jest moje życie, żeby się nie wtrącała, no nie? Bo ja chcę tak żyć i koniec, no nie? No i później gdzieś tam siedziałem na tych pustostanach, czy jakiś tam też u nas na przystanku w toalecie nie spałem, gdzieś czy w parku się zdarzyło na ławce spać, no nie? I najgorsze jest to, że ja domniałem, a ja sam sobie wybierałem taką drogę, no nie? Że sam sobie niszczył, paliłem mosty w rodzinie, wśród bliskich, bo był taki czas, że mnie nie chciał no już podać ręki, no nie? Bo jak przychodziłem do baru, faktem wypiłem, no ale później robiły się rzeczy, jakie się robiły, czyli zażygałem na przykład boksy, czy tam porobiłem się, siedziałem taki, no to no każdy uciekał ode mnie, no nie, jak najdalej. Już nawet do tego dochodziło, że nawet, jak to się mówi, ci najgorsi sami mi kazali iść, bo tak waliło ode mnie, że już nawet ci za przeproszeniem menele nie chciały ze mną siedzieć. To by zależało w ogóle na czymś jeszcze poza pochlaniem? Czy? Nie. Uważałem później, że i tak skoro zostałem obarczony od urodzenia takimi rzeczami, czyli chorobami, no to co ja mam do stracenia, no nie? A przynajmniej ten alkohol pozwala mi zapomnieć o tych rzeczach. Pozwala mi na chwilę być tym, kim chcę być. Miałeś jakieś bliskie osoby w życiu? Jakiś przyjaciół? Miałem takich bliskich i strasznie ich no, zraniłem, no nie tym, że piję. Wiadomo, że oni na swój sposób mi próbowali pomóc. Czy to na początku po dobroci, proszeniem, nawet już później mocniej jakoś tam takimi groźbami, oczywiście no, takimi, które miały wywołać, że się poprawię, no nie? No każdy na swój sposób jakoś próbował mi pomóc, no nie? A to jeszcze gorzej robiło, no nie? Bo im bardziej ktoś chciał mnie zatrzymać, ja tym bardziej działałem destrukcyjnie, no nie? Wobec siebie, wobec bliskich. Owszem, miałem próby, że próbowałem na swój sposób przestać pić, ale to nie wychodziło. Byłem tam trzeźwy na przykład, nie wiem, tydzień, dwa, był rekord, że tam dwa miesiące, ale potem nadrabiałem, no nie? Ciągi tam miałem. Długie, jak dla mnie długie, może dla kogoś nie, dla mnie to były długie, jakieś dwumiesięczne, trzymiesięczne. No ja czytam, że piłem dzień w dzień niszczyłem siebie, no nie, i całą moją rodzinę. Też no, pozwolę wspomnieć, że no, miałem na tamten czas pasję, muzykę. Zajmuję się hip-hop, to jest taki mój świat i rapuję. I alkohol też mi to zabrał, no nie. Ja nienawidziłem muzyki, był taki okres, że po prostu nie mogłem zdzierżyć, jak ktoś mi tam mówił o muzyce czy coś, bo też sobie narobiłem wstydu, pomimo że miałem jakieś predyspozycje, żeby gdzieś tam może coś osiągnąć, ale niestety alkohol mi to zatrzymał, bo było wiele razy, że zawiodłem kogoś, ktoś mi tam załatwił zagrać support przed kimś naprawdę znanym, no to żebym tak zrobił, że albo się nie wstawiłem,
albo że zagrał w takim stanie, że nie, no nie byłem w stanie. No nie pamiętam, że zaprosiłem takiego gościa, no już on już tam sobie działał, bardzo mi to zależało na tamten czas. Przyjechał specjalnie, bo to u nas w mieście ten koncert się odbywał, a ja tak się upiłem, że spadłem z sceny, no nie? Po prostu ze sceny zleciałem, pokaleczyłem sobie twarz i no i dziękuję, wstyd taki, że masakra, nie? No gość się nie chciał w ogóle mnie pewnie znać przez długi czas, bo nie było odzewu. I nikt mnie nie chciał zapraszać, nikt mnie nie chciał podać ręki, no nie? Zostałem sam. Ty nie widziałeś w ogóle, że jest jakiś problem, nie? Nie. Cały czas? Dla mnie to nie był problem, bo ja uważałem, że co ja takiego złego robię, no nie? Że mi się należy, ja tylko sobie tam popijam, no jak każdy. Przecież każdy imprezuje, każdy się bawi. To dlaczego ja nie mogę? No nie? Tylko, że właśnie u mnie był ten problem, że moje zdrowie na to nie pozwalało, to raz, a dwa, ten nałóg, choroba alkoholowa, no nie? Miałem kilka chorób, które po prostu niszczyły mnie od A do Z, no nie? I to było straszne dla mnie, bo też popadłem w długi, no nie? Duże. No bo też nie miałem pieniędzy, nie pracowałem, bo te prace traciłem. No to brałem kredyty, no nie, pożyczki, które do dzisiaj spłacam, no nie. No na dzisiaj to stanę około 100 tysięcy. No i muszę to jakoś spłacać, no nie, to co narobiłem. To jest tylko i wyłącznie moja wina, tylko że na dzisiaj to wiem. Dawniej to obwiniałem dookoła wszystkich, ale ja byłem święty. Ja się uważałem za bohatera, za Boga. Ja w ogóle swoje historie takie pisałem, ja potrafiłem w barze siedzieć, takie opowiadać rzeczy, że fantazjowałem, nie wiem, lepiej niż chyba Andersen i Brzechwa i wszyscy ci bajkopisarze, naprawdę. A co, podejrzewasz jakichś fantastycznych planów? Ta, masz, tak, o kurczę, jakim ja artystą byłem. Najlepszym, ja, że takie osiągnę rzeczy, że no masakra. No nie, co ja opowiadałem, bajerowałem kelnerki jakimiś głupotami, w ogóle no wstydno, nie? Wiadomo. Pieniądze tam zostawiałem w barze, czy jakieś prezenty im kupowałem tym dziewczynom. Co w ogóle to się nie miało do niczego, no nie? Bo wiadomo, że byłem pośmiewiskiem, no nie? Robiłem siebie pośmiewisko po prostu. I wiadomo, starszy brat też był bardzo wściekły, też chciał jakoś pomóc. Tyle, że on w Anglii był. On to tylko tam treściowo jakoś, czy jak zadzwonił tam, pytał mamy, jak tam Łukasz, czy jakaś poprawa jeszcze, nie, bo też był taki czas, że chciał mnie tam wziąć do siebie, bo może by to coś zmieniono, ale jak ja się nie chciałem zmienić, no to dziękuję. No już przeróżne były rzeczy. Pamiętam też właśnie, jak rozpocząłem szkołę taką pozalicealną, to był pierwszy dzień. Pierwszy dzień tej szkoły i że poznał znajomych takich równych gości, że tak powiem sobie, i żem w szpitalu wylądował, no nie? Bo tak, żem się struł, że po prostu pod galerią mnie znaleźli policja i wtedy jeszcze na moje szczęście, bo bym wylądował na izbie wytrzeźwień, a była afera z tymi dopalaczami, myśleli, że jestem pod wpływem dopalaczy i zadzwonili po karetkę. Karetka mnie wzięła do szpitala, ja się ubudziłem w szpitalu, co jest grany, kurde, gdzie ja jestem, no nie? W ogóle byłem, taką agresję dostałem, że musieli mi tam zastrzyk uspokajający dawać. Nie pamiętam, co mi to dali, bo kaca to miałem takiego jak nigdy w życiu. To dramat, no nie? Też byłem na dołku raz w życiu. Dziękować Bogu, że tylko raz, ale też głupoty narobiłem. Też groziły mi konsekwencje, bo też byłem pijany ze znajomym i żeśmy, że tak powiem, przemeblowali park, no nie? No, a co się stało, że ci się przestawiło w głowie? Co się stało? Historia jest taka, że razem właśnie z już, jak to się mówi, z tymi najgorszymi siedziałem w pustostanie już którąś tam dobę i jeden ze znajomych poszedł się załatwić. Wrócił taki cały, po prostu spocony, wystraszony i mówi, kurde, chodźmy stąd, bo na dole leżą zwłoki, no nie? Że gość się jakiś tam zapił i to do mnie, bardzo do mnie to trafiło, bo to ja z kolegów też, tak? No można tak powiedzieć, że też z którym znają. Tam popijałem i do mnie to uderzyło, że kurde, no ja tak mogę skończyć, no nie, w końcu, prędzej czy później ja tak skończę,
że jak śmieć główną jest, znajdą za przeproszeniem i jak i w to już w ogóle, no nie chcę tak skończyć, no ja nie po to lekarze walczyli o moje życie i moja matka i rodzice, żebym ja skończył jak śmieć, no nie. I pamiętam, wykonałem numer do mojej mamy i ją bardzo błagałem i prosiłem, żeby jeszcze raz mi podała rękę i pomogła mi z tego dziadostwa wyjść, no nie. I, no i zadzwoniła moja mama, pamiętam, wróciłem do domu i zadzwoniliśmy właśnie do szpitala, do Nowego Targu, tam jest odwyk też i żeśmy się umówili, no nie. Akurat się tak trafiło, że znalazło się miejsce i pojechaliśmy tam. I tak się zaczęła historia, ta lepsza, no nie, gdzie trafiłem na oddział, oczywiście na początku, gdzieś tam po jakimś czasie do mnie dotarło znowu to myślenie pijackie, że kurde, co ja zrobiłem, co ja się wpieprzyłem. Na 2 miesiące dałem się zamknąć z tymi wariatami tam, no nie. Dla mnie to byli podludzie, za przeproszeniem, bo uważałem, że ja to jestem taki człowiek, wzór, no nie, jeżeli chodzi o historię, o życie, co ja przeżyłem. No nie, a nie to, co oni tam gadali, pieprzyli jakieś, za przeproszeniem, głupoty. Tylko moja historia, to jak ja opowiem, to normalnie będzie znów... Jest najlepsza. Dokładnie. Ale coś okazało, że każdy takie ma samą tam myślenie miał, no nie? Ale na szczęście terapeuci szybko mi to wybili z głowy i ustawili do pionu, no nie? I z każdym dniem, z każdym tygodniem zaczęły się dziać fajne rzeczy, no nie? Ja zacząłem siebie akceptować, zacząłem lubić swoją osobę i muszę to powiedzieć, bo dla mnie to jest też ważne. Trafiłem na płytę Kękiego. Jego to była płyta właśnie o trzeźwieniu i życzyłem jak bóbr ją słuchając, bo tak bardzo chciałem wrócić do tej muzyki, no nie? Tak jakby etap za etapem sam się otwierał, rozdział za, no nie? I kurde, strasznie tak zapragnąłem tego, kurde, że tak, wrócę, będę na nowo. Oczywiście najpierw zacząłem, naprawdę ja chciałem bardzo trzeźwieć, chciałem naprawdę wytrzeźwieć i nawet sami terapeuci to zauważyli, że wyróżniałem się spośród tych wszystkich pacjentów, że starałem się, naprawdę byłem uczciwy, od A do Z wszystko wywalałem, no nie? Bo tak chciałem wytrzeźwieć, chciałem zmienić to życie i wyjścia się strasznie bałem, jak to będzie, jak ja będę miał tych ludzi. Jak ja sobie poukładam to wszystko, jak ja spłacę te rzeczy, no nie, jak w ogóle w domu będzie atmosfera, no nie, bo przecież wiadomo, że bycie trzeźwym, czy w ogóle to, że ja poszedłem na terapię, to nikomu nie robiłem łaski, no nie, tylko to zrobiłem dla siebie. I właśnie to był ten klucz do tego, że ja to podszedłem pod kątem siebie, nie mamy, rodziców, bliskich, tylko dla siebie trzeźwiałem. Nie myślałem o innych, tylko o sobie. I to może dało też efekt i to, że coś mi mówiło, że to jest dobra droga, że zaczną się fajne rzeczy dziać. No nie? I się zaczęły fajne rzeczy dziać. Najpiękniejszym prezentem było to, że jak moja mama mi powiedziała, że jest ze mnie dumna tam po jakimś czasie, że w końcu no jest, ma tego syna, jakiego chciała, no nie? Wiadomo, no, trzeźwość też mi nie daje gwarancji, że nie popełniam błędów, bo popełniam błędy, no nie? Nawet jak byłem trzeźwy, no to też chciałem coś swojego rozkręcić. Zainwestowałem w muzykę, czego nie żałuję, ale niestety też troszkę, bo chciałem, nikomu nie mówiąc, chciałem pokazać, że już jestem na tyle odpowiedzialny i umiejętny, że ja sobie poradzę i też wziąłem kredyt. No niestety nie wypaliły mi te rzeczy, poza tym, że tam no, teledyski porobiłem, jakaś inwestycja w muzykę, czego jak mówię nie żałuję, bo mi to dużo dało, dużo mi to pomogło. Ale ty robisz tę muzykę cały czas. Cały czas, tak. No, nawet dzisiaj była premiera utworu i kocham to, to jest też jakby terapia, ta muzyka, no nie? Gdyby nie muzyka, to by mi było ciężko. A o czym rapujesz? Rapuję o życiu, o sobie, o tych właśnie przejściach, ale też po jakimś czasie trzeźwości zaczynam pozytywnie pisać, o pozytywnych rzeczach, bo dużo się skupiałem na początku o smutku, o tym bólu, o tym, co tam we mnie się działo.
I sam siebie dołowałem, poczułem, że to mnie dołuje, no nie? Teraz bardziej zacząłem nawet tak patriotycznie podchodzić do tego, mam tam dwa utwory takie ku czci właśnie tych, którzy walczyli za tam naszą ojczyznę, bo myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, żeby młodzi o takich rzeczach się dowiadywali i właśnie też o mojej drodze wyjścia z tego gówna nałogu, no nie? Bo no bardzo bym chciał chociaż jednej młodej osobie, nie tylko młodej, ogólnie pomóc, no nie? Tym, że się dzielę, bo dowiedziałem się na mityngach, bo chodzę, uczęszczam, bo bez tego nie byłoby mnie, nie byłoby trzeźwości, to jest podstawa, że skoro dostałeś to za darmo, to się też tym dziel. I to jest fajne, że mogę to wyrzucić, bo to też mi pomaga. Bo sobie przypominam, kim jestem, że jestem alkoholikiem. Żebym nie zapomniał czasem sobie, że jest wszystko okej, no nie? Żebym, no bo zdarzają się takie sytuacje, że ludzie, poznałem takich ludzi, co byli nawet 20 lat trzeźwi, a właśnie zapomnieli o tym jednym, tak. Że i dziękuję, i wszystko stracili, no nie? Ja nie chcę stracić, ja już za dużo straciłem. A ty jakąś terapię jeszcze oprócz tych 2 miesięcy tego ośrodka zamkniętego to zrobiłeś? Miałem pogłębioną, tak. Miałem o nawrotach, miałem o głodach terapię. Ogólnie terapię jeszcze później 2 lata spędziłem na terapiach pogłębionych. Chodziłem. Nawrotowych, właśnie tak jak mówiłem. Bo tak chciałem wiedzieć, że do terapeuty chodziłem, non stop go męczyłem o spotkania. Aż w końcu przyszedł taki czas, że ten mój terapeuta powiedział, no Łukasz, uważam, że jedyne to, co ci powinno pomóc i ci będzie wystarczało, to meetingi. Choć, bo tam będą tacy ludzie, którzy naprawdę ci... Bo już ja no nie mam co ci, tak mi powiedział otwarcie, pomóc tak za bardzo, bo widzę, że działasz, pracujesz nad sobą i są efekty, no nie? I faktycznie tam na spotkaniach poznałem wspaniałych ludzi i to jest fajne, no nie? To jest coś pięknego. Poznałem znaczenie słowa przyjaźń, no nie? Bo kiedy piłem, to ta przyjaźń była sztuczna i z mojej strony i z drugiej, no nie? Bo wszystko coś za coś było tak naprawdę. Nie było nic takiego, żeby faktycznie pomóc, tylko no bo przekonałem się, że jak już później nie miałem pieniędzy, nie miałem jak tam się odwdzięczyć czy coś, to wszyscy poznikali, no nie? Zostałem sam z tym moim problemem. Jedynie rodzina mi pomogła, no nie tak naprawdę. Chociaż potem, no wiadomo, zaczynała się nad rodzina odwracać, no nie? No bo ile można pomagać, no nie? Też mi dużo moja ciocia pomogła, której bardzo jestem wdzięczny i nie wiem, czy kiedykolwiek wynagrodzę też tą pomoc, zawsze wsparcie, zawsze była ze mną. Nawet nieraz jak mama była zła na mnie mocno, no to ciocia zawsze tam w mojej obronie stawała i ten, ale no właśnie rodzina mi dała to, ten promień nadziei, że będzie dobrze, no nie? Że nie jestem sam. Dzisiaj mam takich znajomych, którzy dzielą wspólnie moje pasje, nadajemy na tych samych falach i szanują to, że nie piję, no nie? To jest fajne, że, no wiadomo, robię muzykę dalej, też zacząłem koncertować, coś tam delikatnie, coraz bardziej się to zaczyna dziać i ta styczność z alkoholem jest, bo życie się toczy, no nie? Ja tego nie wymarzę, ludzi pijących, którzy się zdarzają koło mnie. Ale dzięki Bogu jakoś tak się to dzieje, że naprawdę nie mam takiego czegoś, że ktoś jest nachalny, że mnie męczy, napij się, weź wypij za mnie, coś tam. Czy w ogóle życie na czymś jest tak piękne, że tego nie da się opisać. No nie, ja pamiętam, jak zostałem zaproszony na wesele, jak się bałem, jak to będzie. Na wesele pójść trzeźwy. No kurde, kto normalny siedzi na weselu trzeźwy. No nie? I jeszcze, że się da bawić. Da się bawić. Ja się tak bawiłem, że nogi to ja nie czułem 3 dni. I później już żałowałem, bo przecież się teraz żartuję. Żałowałem tego, że poszedłem, bo wiadomo, jak panowie tam swoich dam już troszkę byli podpici, aż nawet za bardzo. No to co, no trzeźwy, no to każda tam chciała tańczyć. To było takie miłe, że kurde, ja nie muszę nic zrobić na siłę i te rzeczy się dzieją, no nie? Pomimo, że jestem sam, ale to nie znaczy, że jestem samotny.
To jest super. Ja dzisiaj mogę się na kawę umówić. No nie? To już nie jest tak, że ja mędrę, tylko ktoś, jakaś tam koleżanka, czy się odezwie, czy chce się spotkać ze mną. To jest coś pięknego. Czy znajomi, ogólnie ludzie. A najbardziej piękne było to, jak ktoś na przykład, jak już tam zaczęły się takie właśnie moje jakieś wywiady, dzielenie się moim doświadczeniem, jak dostawałem właśnie, że komuś pomogłem. To jest coś pięknego, to jest lepsze niż wygrana w lotka. Jak ktoś ci pisze, że komuś uratowałeś życie, że nie poszedł pić, tylko został z rodziną, no nie? Chciał iść się upić, ale oglądał tam mój wywiad, moją wypowiedź i został w domu, no nie? Z tą rodziną, spędził dzień trzeźwy, no coś pięknego, nie? I poszedł na terapię, bo miałem też takie odpowiedzi. Ale najpiękniejsze też to jest to właśnie, jak widzę moją mamę w końcu spokojną, która się nie boi, która nie musi się martwić. Dawniej miałem po 30 telefonów wolni, no nie? Non stop. Dzisiaj tylko jak jest telefon, no to czy przyjdę na obiad, no nie? Bo też wyprowadziłem się z domu, mieszkam na swoim też, jakoś sobie wiążę ten koniec z końcem. I naprawdę to życie stało się przez te 5 lat, no w maju będzie 6, przepiękne, no nie? I naprawdę, no to chyba każdy alkoholik trzeźwiejący tak mówi, ale też to powiem, że nigdy bym nie zamienił tego najgorszego dnia trzeźwego na ten najlepszy pijący, no nie? Bo ja dzisiaj wszystko pamiętam, nikt mi nie wkręci czegoś, że coś tam wczoraj mówił, no nie? Że jakieś rzeczy, bo wszystko pamiętam, wszystko wiem, co zrobiłem, co robię. Dzisiaj mogą na mnie polegać, dzisiaj na przykład moi rodzice mogą pojechać sobie śmiało gdzieś tam, no nie? I zostawić dom mi pod opieką, żebym tam... Dawniej nie było szans. Też mam zwierzaka i ten zwierzak też przeżył moje picie. Brałem go, to był pretekst, żeby iść, móc wyjść i pić, no nie? Kupowałem sobie tam czteropak i ćwiartkę, czy tam ten i ten pies ze mną siedział całą noc nieraz i widział to wszystko, no nie? Ale też mnie nie zostawił, no nie? Dużo mnie nauczył też pokory właśnie później, bo też byłem strasznie nerwowy. Jak byłem, zacząłem trzeźwieć, to były początki, to strasznie byłem nerwowy. Nie umiałem w ogóle tak rozmawiać jakoś. I gdzieś to wszystko właśnie, spacery z psem bardzo mi dużo dały tej cierpliwości, pokory takiej. No wiadomo, jak to zwierzak, tu musi zrobić to, tamto. A nie chce się czekać na nie, no kurde, nerwy. A tutaj mnie nauczył tego, że trzeba poczekać właśnie, że daj czas czasowi, no nie? Jak to też się mówi. I staram się tym prowadzić przez życie teraz, no nie? Staram się właśnie taką drogą iść, żeby na koniec sobie móc powiedzieć, kurde, zrobiłeś to, no nie? Że odbudowałeś swoje życie, jakoś się w tym życiu zapisałeś pozytywnie i nikt mi nie zarzuci już niczego, że coś tam złego robię, czy zrobiłem, czy coś będę miał nie uregulowane, no nie? Bo też zadośćuczynianie było ciężkie. Dalej jeszcze tam nie, wszystkich nie ten, bo to nie jest takie łatwe, no nie? Komuś to boli. Bolą te rzeczy i powiem szczerze, nie wiem, czy będę w stanie do końca życia zadośćuczynić pewne rzeczy. Ja sobie nie... Czasem, no, do tej pory to, co zrobiłem moim rodzicom, a najbardziej mamie, bo jestem z nią tak bardzo, że jeszcze nie umiem sobie tak do końca wybaczyć tego, jak ją traktowałem, no nie? Za to, co ona zrobiła, bo praktycznie oddała swoje życie, można powiedzieć, żebym ja mógł żyć, no nie? A pomimo tego właśnie nie zostawiła mnie, nie wyrzuciła mnie z domu, ani co jak terapeutka powiedziała, że to największą głupotę zrobiła, że mnie nie wyrzuciła z domu, no nie? Byłem bardzo wściekły, jak mi to powiedziała, no nie? Wyszedłem, pamiętam, z zajęć wtedy. I obrażony? Oczywiście, jak mogła tak powiedzieć, obrazić moją mamę, no nie? Tylko potem do mnie dotarło, że kurde, no jednak chyba miała trochę racji, bo może bym wcześniej albo chwycił i się wziął za siebie, no albo by było, jakby było tam. W każdym razie fajnie, bo też w końcu też u ludzi szacunek wrócił, no nie? Ja dzisiaj nie muszę się wstydzić, nie muszę chodzić gdzieś bokiem, kanałami i martwić się, jak wyglądam,
bo dzisiaj ludzie widzą, jak jest, no nie, też. Wiadomo, że to nie jest ważne aż tak, ale tu nawet chodzi o to, że no właśnie moja rodzina nie musi się wstydzić. Dzisiaj moja mama już inne rzeczy słyszy o mnie, no nie? Jakieś tam gratulacje, bo ludzie lokalnie tam śledzą mnie, co robię i teraz nie da się tego ukryć. Ale powiem szczerze, zawsze też o tym marzyłem i to może są braki z właśnie dzieciństwa, z tej braku akceptacji przez rówieśników, zawsze gdzieś byłem w rogu. Pozwolę sobie taką ciekawostkę powiedzieć odnośnie takiego proroctwa, jak byłem w Prokocimiu i chodziłem na świetlicę dziecięcą i była, z boku była taka perkusja. Ja zawsze do tej perkusji siadałem, tak przynajmniej z opowieści mojej mamy i lekarz mi powiedział, że wie pani co, pani syn to będzie muzykiem. Będzie, bo cały czas przy tym perkusji tylko siedzi sam tam, sobie coś działa. I tak było, chociaż chciałem być chirurgiem, weterynarzem, no nie? Zostałem alkoholikiem, no paradoks, no nie? No życie. Ale też wierzę, jak to jest ta opowieść o Jasiu, który tam w szkole się pani pyta każdego, kto kim chce zostać. I tam każde dziecko mówi strażakiem, malarzem, pisarzem, dochodzi do Jasia, a Jasiu mówi, że alkoholikiem, no nie, pani, takie oczy. I mija 20 lat, a Jasiu w pięknej willi, na piękny widok na morze, tam kilka aut i tak mówi, kurde, co ja żem zrobił źle? Co? No nie, taki... Postawmy tutaj kropkę. Dokładnie. Dziękuję, że przyjechałeś, bo dużo odwagi widzę w tobie, że o tym mówisz w ogóle i... Dużo szacunku mam do ciebie i mam nadzieję, że będziesz się już dobrze prowadził i życzę ci dużo zdrowia przede wszystkim. Też tak myślę. Myślę, że już tamten rozdział jest w pewnym sensie zamknięty, no nie? Że teraz tylko będzie cześć woździ i działania muzyczne i rozwój. Jak to mówię, klasyk aleluja do przodu. Dzięki. Dokładnie. Ja również dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.